Przede wszystkim chcieliśmy wygrać przed własną publicznością dzisiaj. Wiemy dobrze, że za 3 dni znowu też się spotkamy i chcieliśmy być troszeczkę lepszych nastrojach. Niestety nam się to nie udało. Mam nadzieję, że w sobotę będzie inaczej. Elementów, gdzie na treningu trenujemy, nie było dzisiaj w tym meczu. Ale takie aspekty jak wyprowadzenie kontry, czy parę zachowań w obronie, to już powinniśmy mieć to bardziej dopracowane. Tak, było dużo pytań przed tym meczem, czy to jest dobre, że gramy z Hiszpanią przed Niemcami. Dzisiaj ten mecz pokazał, że to jest bardzo dobre spotkanie. Pokazał nam, w którym miejscu jesteśmy i nad jakimi elitami jeszcze musimy pracować. Przede wszystkim kontra w drugie tempo. W pierwszej połowie praktycznie nie istniała. Szliśmy bardzo indywidualnie, zamiast grać zespołowo, zawodnicy rozgrywający nie powinni za dużo kozła, tylko podawać piłkę i piłkarz znajdzie się z przodu. No i ta obrona nie była tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Powiedzieliśmy przed meczem, że musimy szczelnie zamykać koła, a było widać, ile nam skrzywdy dzisiaj zrobili. No i w ataku pozycyjnym troszeczkę było znowu indywidualności, a nie zespołowości. Mamy bardzo dobrych zawodników, jak Masłowski, Gliński czy Jurkiewicz, mamy bardzo dobrych zawodników. Myślę, że Szyba się bardzo dobrze zaprezentował, tylko troszeczkę więcej wiary w rzut, bo były 2-3 sytuacje, gdzie mógł rzucać, a troszeczkę ręka mu się zawahała. Bardziej odważnie do przodu i myślę, że będzie dużo lepiej.